Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w nowej serii z Farming Simulator 2019. Na razie niech to będą sąsiedzi. Jest ze mną Tanas. Dzień dobry. I jest ze mną Adaś. Witam. Przepraszam, pani, da pani numer? Generalnie bardzo serdecznie zachęcamy was do podania jakiejś nazwy. Może nam się spodoba, może wy macie jakieś ciekawe pomysły. Kiedyś wiem, że jakieś fajne pomysły już padły generalnie. Zaczynamy na nowej mapie, która wyszła. Widzę. Zostaw go w spokoju. Generalnie powiem wam, jeszcze takiej serii nie było, żeby w trójkę zacząć. Każdy buduje swoje gospodarstwo, mamy pełno nowych pomysłów. 750 tysięcy na start. Chłopaki już skakują. Ja w ogóle tu od nich idę. Ja pierwsze. Dzięki, na razie, trzymaj się. Na razie tak, chłopaki rób ta swoje, ja tu opowiem teraz o serii i będziemy sobie jechać. Generalnie kupuję sobie ciągnik już, bo chcę tym ciągnikiem dojechać sobie tam na gospodarstwo, żebyście widzieli co i jak to wygląda. Generalnie rozbiliśmy to na trzy sumy. 300 tysięcy chcemy wykorzystać na budowę gospodarstwa, 250 tysięcy chcemy wykorzystać na zakup maszyn i 200 tysięcy, którego będziemy się pod linijką normalnie przestrzegać, wykorzystamy na zakup landów, tak żeby każdy miał landów na sam początek za te właśnie 200 tysięcy. Mam nadzieję, że to tak sprawiedliwie i dosyć fajnie wyjdzie. Każdy z nas ma w ogóle inny pomysł na te gospodarstwa, jak to ma być zrobione, więc to nas mega cieszy, bo u każdego będzie wyglądało to całkiem inaczej. Też jak i nasze maszyny, każdy całkiem co innego będzie kupował. Ja się mega cieszę, że taki ciągnik właśnie jak Deutsch Fahr pojawi się na moim gospodarstwie, bo już wcześniej chciałem go wykorzystać o wiele w poprzednich seriach. 56 tysięcy, gitara siema, 100 koni, to będzie mój główny ciągnik na razie na gospodarstwie. Większego na razie nie chcę, to będzie taki smaczek, bo ogólnie na tą serię mam mega fajny pomysł, z racji taki, że na razie to gospodarstwo, które dzisiaj wybuduję, będzie na jakiś tylko czas. Ponieważ po dłuższej chwili gdzieś po prostu kupię sobie nowy land i tam wybuduję sobie większe gospodarstwo. Zaraz w ogóle jak dojadę na swój land, który teraz mam już kupiony, to wam pokażę i gdzie chłopaki mają gospodarstwa rozrzucone. Generalnie mapa jest naprawdę wielka, jest tu ponad 200 chyba pól, z tego co się nie mylę. Więc tutaj naprawdę będziemy mieli duże pole do popisu. Fajnie, że są drogi właśnie porobione tak, a nie inaczej, że nie są to obiekty. Zaraz zobaczycie, jak to zarąbiście będzie wyglądało właśnie na polach. Czekajcie, żebym ja dojechał na swój land, to ja muszę jeszcze jechać o jedno skrzyżowanie dalej. Jest ogólnie chyba około 4 skupów, dodatkowe to 5 będzie chyba mleczarnia, 6 będzie biogazownia, będzie tam 7 strych, wiecie, specjalnie od danych rzeczy, więc naprawdę tutaj jeśli chodzi o skupy i inne rzeczy nie będzie co narzekać. Mamy też i tar, tak jak sami widzicie, dlatego mówię, ta mapa jest 100% przygotowana pod właśnie takie granie na kilka gospodarstw moim zdaniem, bo nie narzuca nam zbudowanych gospodarstw. Co jest najpiękniejsze jeszcze to, że mapa ma w sobie wbudowane gospodarstwa, które można sobie wykorzystać i budować. Pierwszy raz w ogóle takie coś widzę. Fakt, że nie sprawdzałem dużo map w ogóle w Farmingu 19, więc no, ale tutaj wątpię. Nie ma się co też dziwić, ale naprawdę mapa jest wyjątkowa. I kurde, jak ta mapa się nazywa? Wola... Wierzchowska czy coś takiego? Kurde, czekajcie, nie ma tu gdzieś nazwy, bo ja nie mogłem jej zapamiętać. Ciężko. Wola Wierzchowska. A, dokładnie. Więc jest wydana na Modhubie, więc łatwo sobie ją na pewno znajdziecie. Do sąsiada. Tutaj jedziemy właśnie dróżką do mnie na gospodarstwo. Jeszcze nie dojechał. Ja już dobiegłem. No ty dobiegłeś na pewno. Ja kawałek mam. Prowadzę tutaj ciągniczek, no jest świetny, nie? Mam nadzieję, że właśnie Deutsch Fahr wam się mega tutaj spodoba. Jest jadać już na moim gospodarstwie, na moim landzie. Bramkę robię. Zostawiam sobie generalnie ciągniczek tutaj, żeby mi nie przeszkadzał nigdzie. I generalnie tak, land nie jest duży, zaraz sami się przekonacie o tym, jak zacznę tutaj budować. Ale tak, ja jestem w tej, bo zobaczcie jak kolorowo jest na tej mapie. Generalnie tak, mój właśnie land znajduje się tutaj. Adasia land znajduje się na górze. O, nawet już macie kolorki, jak to fajnie wygląda. Mieszkamy tak fajnie, dość daleko, ale i też blisko od siebie, więc tutaj polami będzie fajnie można porozrzucać i powymieniać się jakoś w miarę. Później na pewno gdzieś jak to inne gospodarstwo będę budował,
ale o tym nie myślę, zrobię to gdzieś może bliżej chłopaków, gdzieś bliżej miasta, nie wiem, zobaczymy, na razie jest początek serii, więc będziemy się bawić. A więc co, biorę się za robotę i zaczynamy budować. Pierwsze co stawiam, stawiam oborę, bo jest to najdroższa rzecz na moim gospodarstwie. No i też największa, która tutaj zabiera mi najwięcej tego landu, że tak powiem. Generalnie akurat tak wyszło na tej mapie, że stawiamy nasze gospodarstwa na mniej więcej landach, na których te gospodarstwa się znajdują po wejściu do gry, bo oczywiście jak się wejdzie na pierwszym poziomie, to tam te cztery gospodarstwa są ustawione, więc sami wiecie o co chodzi. Dobra, czekajcie, tu tak, opuszczony na maksa, dobra, obora jest postawiona. Jak już obora stoi, to gitara się ma. Dalej możemy zabrać się za domek, no bo to w drugiej kolejności najdroższa z moich rzeczy. I na razie, no, tu tak wyszło u mnie, że nie mogę zbytnio szaleć z kasą, bo musiałem stawiać oborę. Pierwszy raz idę w krowy, że tak powiem, na takiej serii. Wcześniej szedłem, jak widzieliście po sąsiedzku, za Dasiem właśnie szedłem sobie w owce. Teraz postanowiłem, że właśnie to ja pójdę w krowy, powymieniamy się z chłopakami tak, żeby każdy coś miał, czego jeszcze wcześniej nie miał dotychczas na serii, więc myślę, że to taki dosyć fajny pomysł i wam też również się to spodoba, że u każdego znajdziecie coś innego. Jeszcze się tak pięknie zrymowało. Ja tutaj, no niestety, nie mogłem zaoszczędzić na oborze, bo obora nówka sztuka, a często tak nawet idzie w Polsce, zauważycie, przyjeżdża, dum się prawie rozwala, a u obora nówka sztuka stoi. No nic się na to nie poradzi. Polak człowiek, człowiek woli wziąć kredyt czasami na taką oborę niż na dom. Ale spokojnie, dom kiedyś sobie wymienimy. Ładna piętróweczka. Ważne, że dach nad głową jest. Tak? Tak. Dobra, tutaj już mamy to. Dalej możemy zagrać, zabrać się za garażem. To będziemy mieli w szopach, w wiatach. Jak widzicie, to wszystko, wszystko są właśnie podołączane rzeczy do mapy. Tutaj też właśnie nie będę szalał, tak żeby mi zostało, no bo wiadomo, tutaj ja mam chyba najdroższy budynek z naszej całej trójki, właśnie to była ta obora, która no, wynosiła... Ja mam troszeczkę tańszy chleb. No właśnie, 100 tysięcy, do tego muszę jeszcze postawić jakieś silosy do kiszonki, takie duperele i wiecie sami, jak to później wszystko wygląda. Okej. Okay. Na razie mówię, to gospodarstwo będzie malutkie. Będzie małe z racji tego, że takimi maszynami chcę zacząć. Nie chcę też od razu jakoś, wiecie, mega zaczynać z dużymi maszynami, bo chcę po prostu to sobie wymieniać. Generalnie na początku będzie ten Deutschfahr i będzie drugi ciągnik pomocniczy z turem, no bo nie wyobrażam sobie zaczynać na jeden ciągnik. Póki co takiej właśnie serii. No jeśli mam krowy, bo tych prac naprawdę polowych będzie sporo, a muszę mieć coś z turem, a nie chcę, żeby mój główny ciągnik, który będę pracował najczęściej w polu, aby miał tura. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że zawsze tym ciągnikiem pomocniczym mniejszym jest ciągnik z turem. Jak widzicie, no naprawdę ja dzisiaj wchodząc, wybudowałem tą gospę za każdym razem, bo dwa razy już ją budowałem. Wybudowałem ją w pół godziny, więc myślę, że teraz też nie będzie większych problemów, żebym mógł sobie to gospodarstwo tak szybko właśnie wybudować. Okej, okay, możemy postawić sobie teraz następująco silos do kiszonki. Wiem, że trochę szybko, ale dzięki niemu, gdy go postawię już sobie, wtedy cisnę sobie dalej. Pamiętajcie o tym silosie BIN, nie? Żeby jakbyście chcieli kupować silosy za 21 tysięcy lub za 10, to pytajcie, nie? Bo on potrafi zbugować grę. Chłopaki sobie dzisiaj działają, akurat mają czas się nauczyć trochę pobudować, zobaczyć jak te ich gospy działają i w ogóle. Adaś, powiedz mi, bo ty używałeś już tego silosu do kiszonki, powiedz ty mi, czy... są dwa silosy. Jest bunker silos mal, bunker silos mal, ale jeden pisze w nawiasach gras, a w drugim nie. Niby patrzę w opcjach, to obydwa przyjmują trawę i kiszonkę. Powiedz mi, ty wiesz, które brałeś na serii? Problemu, zaraz ci powiem, mordeczko. To będzie w silosach. Tak. I który to jest teraz? Bunker silo smal i coś tam. A. Tu i tu. Mhm. Tak szczerze, prawdopodobnie one niczym się nie różnią. Tylko tak sobie ktoś pisał. Albo to prawda, że na tym można też... Nie wiem, ale ja chyba wziąłem zwykłe. Dobra, bez czyli, tego grasa. Czyli ja też biorę zwykłe.
I okej, okay, mam postawione. Nie zepsuło mi, bo wiedziałem, że ten silos będzie taki, wiecie, dosyć duży na moim gospodarstwie. I generalnie tak, nie patrzcie, że on jest taki długi, ja sobie skróciłem to, bo będę robił o wiele krótszą pryzmę, niż ona tutaj wygląda. Więc po prostu ja zostawiłem sobie triggery, zostawiłem to wszystko, żeby, wiecie, ona cały czas w razie W robiła mi się ładnie do przodu, bo będzie tutaj stała zaraz stodółka, więc zaraz sobie też to zobaczycie. Boże, dopiero 10 minuta odcinka, Bolkowski tak zapieprza tutaj. Fajnie, bo teraz na tych seriach, kurde, jest tyle tego budowania, że już na tak się wciągnąłem w te budowania, a że już naprawdę dużo czasu nie potrzebuję, aby to sobie wszystko fajnie jakoś ogarnąć. Okej. Okay. Już żniwa jada robić jak coś. Jo, ta nazwa, ten już tam jedzie na pewno. Wioskę ma zbudowaną. U każdego z nas teraz zobaczycie odcinki. Mam nadzieję, że uda nam się tą serię teraz jak najczęściej nagrywać, bo wiecie, trochę jednak od zera i po sąsiedzku, jak jest codziennie, to no ileś to można, to też i nas męczy i wiem, że was męczy, bo też niektórzy widać po komentarzach, że chcecie często już inne gry i w ogóle, więc się wam też nie dziwimy. Okej, okay, ja sobie tutaj dosunę. Nie wiem, u kogo będzie drugi odcinek, macie już pomysł czy nie, bo żeśmy tego nie ustalili przed odcinkiem i... Nie wiem, jakoś... Tabletka. To będzie niespodzianka dla was, tak, więc musicie śledzić obydwa kanały, więc zapraszam bardzo serdecznie do Adasia i do Tanasa. Kurde, trochę blisko tutaj mam ten garaż chałupy. A choć nie, tu spokojnie, Deutsch War przejedzie, Kombaj też przejedzie. Więc spoko, gitara się ma. Okej, okay, tu mam, widzę, wszystko ładnie dostawione, fajnie wyszło, mogę sobie tej trawy dociągnąć tutaj do końca. Naprawdę wielki szacun dla autora tej mapy. Szczerze, ogólnie za tą serię zabieraliśmy, wam powiem, już od długiego czasu, a ta mapa naprawdę wyszła kilka dni temu. Zobaczyłem ją chyba przedwczoraj i tak, kurczę, jeszcze do ostatniej chwili nie wiedziałem. Dzisiaj rano postanowiłem, że lecimy tu, chłopakom się ten pomysł spodobał. Zacząłem ogarniać budynki, ogarniać wszystko, mamy generalnie godzinę 19:30 i gitara się ma, bo już nagrywamy dla was ten odcinek. Także w jeden dzień ogarnęliśmy tak, myślę, że cudowną serię, która wam się naprawdę mega tutaj na tych YouTubach spodoba. Na razie no też nie mogę szaleć z kasą, dlatego też nie szaleję. Na moje gospo mam nadzieję, że 30-tonowy silos wystarczy, bo ja nie będę szedł zboża zbytnio, no będę też szedł, tak wiadomo, ale no będę musiał skupić się na krówkach, więc tutaj to też będzie dla mnie wiadomo jakoś... Kurde, tu teraz nie przemyślałem tego. Wcześniej nie stawiałem tego silosu tutaj, tylko tu była dróżka. Ale dobra, to tu przyczepami będę wykręcał, bo tu będę miał naprawdę dosyć duże miejsce. Może nie zawsze będzie kiszonka w silosie, więc powinienem sobie tu ogarnąć. Dobra, dobra, nic się nie stało, także gitara się ma. Nic się nie stało. Stawiać silos, okej, okay, silos postawiony. Bina sobie znów zrobiłem sobie 30-tonowego, więc wszystko tutaj tak dobrałem mniej więcej cenowo do swojego gospodarstwa, żeby to jak najlepiej mi się tutaj oczywiście spisało. No i jak widzicie, kurde, teraz to już nie wiem ile wykorzystałem za gospę, bo jeszcze kupowałem ten swój ciągnik, więc ciężko mi teraz powiedzieć ile tych pieniążków mam wykorzystanych, ale na spokojnie poniżej 300 tysięcy na pewno gospo sobie złożę. Co za czym idzie, później będę mógł te pieniążki sobie odłożyć na maszyny, a może nie też na maszyny, jak na kupienie w pierwszym sezonie rzeczy dla krówek, takich jak właśnie baloty owinięte, czy też słomę, bo wiecie, chcę od razu na pełnej zacząć tutaj tą serię. Nie chcę tak czekać z owcami, jak to zrobiłem na posąsiedzku, bo wiedziałem, że to był jednak błąd i tutaj nie będę bał się wziąć na pewno kredytu, bo wiem, jak to mi się udało zrobić później na posąsiedzku, więc mam nadzieję, że wyjdzie to mi tutaj również bardzo, bardzo fajnie. Mega się cieszę, bo po prawej stronie, jak widzicie, zostaje mi troszkę zielonego landu, tej trawki, która zawsze postaram się, aby była właśnie taka króciutka, zielona. I co za tym idzie? Będzie tutaj miejsce na przyczepy moje i do tego będzie tutaj miejsce właśnie na
Na baloty, na belki, bo oczywiście teraz no, będę robił sobie większość wreszcie w belki, bo na poprzednich seriach to omijałem, miałem samozbierające. Tutaj oczywiście taką samozbierającą również będę posiadał, bo siano będę starał się, właśnie nie mam jeszcze stoły, tu będę musiał pomyśleć, jak to zrobić. Jak to ogarnąć? Zobaczę, no chyba, że jakoś mi się uda, tylko że no kiszonkę muszę czymś robić, więc no samozbierająca to jak ta lala, oczywiście. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy już skończone. Silos mam. Dobra, możemy sobie generalnie postawić naszego pieska. Niech już tutaj pilnuje. Nie wiem, nie wiem, którą budę dla psa wybrać, ale wybiorę chyba tą, bo już jestem do niej przyzwyczajony. O wiele ładniej wygląda, więc ją bierzemy. Pieska daję tutaj przy stodole. Myślałem, żeby dać go właśnie tutaj gdzieś koło domku. I tak kurczę, teraz sam. Wprawdzie wam powiem, że nie wiem. A może i faktycznie tu koło domu by lepiej wyglądał? Czekajcie. Tu jakbym dał, tylko że wiecie, co to będzie się działo. Ja go będę rozjeżdżał za każdym razem, jak ja Rozjeżdżał będzie go. będę On chciał zawsze. sobie jeździć. Te pierwsze odcinki, teraz póki nie ruszymy z pobudowaniem go, to będą wyglądały jak wyglądają. Dopiero zacznie się zabawa, jak zaczniemy już sobie normalnie działać w polu. Wtedy już będziemy sobie mogli na spokojnie o wszystkim gadać. Okej, okay. Mamy postawioną budę dla psa. Dosyć dobrze tutaj to wygląda. Do tego ciśniemy sobie. Właśnie, co jeszcze będzie nowością u mnie na moim gospodarstwie? Będą to szklarnie. Na razie będzie to prawdopodobnie jedna szklarnia. Zobaczę, jak to będzie u mnie wyglądało i dostawię sobie za jakiś czas po prostu drugą. Jest to szklarnia na ogórki. Tak dosyć polsko chciałem to sobie rozwiązać. Mówię, będę Dojechać miał do Niemiec na obornik. ogórki. Tak, będę miał obornik, będę miał wodę, więc czemu by nie spróbować czegoś takiego innego wreszcie? Co akurat ogórki to jest, myślę, że taka nowość. Okej, myślę, że tutaj wyjazd do pryzmy nie będzie mi przeszkadzał. Lekko mogę sobie cofnąć, opuścić i gitara. Wszystko działa tak jak trzeba. Okej, teraz muszę tylko powyczyszczać troszeczkę tutaj niepotrzebnego dirta i będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Też Chciałem zobaczyć, mega co się tam sąsiad cieszę. Mega się tutaj cieszę, że czynia. udało mi się zbudować akurat tak fajne małe gospo, bo nie chciałbym zaczynać jakimś dużym i za jakiś czas znów przebudowywać, bo na pewno też słabo by wyglądało, że miałbym teraz takie maszyny, bo uwierzcie, że moje gospodarstwo nie będzie duże. Jeżeli 100-konny ciągnik to jest główny ciągnik na gospodarstwie, no to już sami po tym widzicie, że to nie będzie nic jakiegoś Kino. ogromnego. A Daśko już u mnie jest, już patrzy, już podkrada Ogólnie pomysły. to ciągnik ci będzie potrzebny? A co? Bo bym sobie go pożyczył na sekundę. A na co? Bo coś potrzebuję przesunąć, a no nie mam jak to przesunąć. Uuu, kurwa, ciekawe, co to się tam stanęło. Dobrze, sąsiedzie, bierz, nie Dasz krępuj mi się, ten tylko tego? oddaj później. Jak dasz mi podwykonawcę, to ja bardzo ją A chętnie już, pożyczę. kurde, zaczyna się seria już Już się zaczyna podwykonawcy. podwykonawca. Już Już zaraz nie się będę tak. kupował, no bo to taki kawał jechać, a to będę chwilę miał. Dobra. Pierwsze docieranie tego. Dojczwara będzie. Ale tam go przy Czekaj. gazówkę zrobię. Ja sobie tam muszę ogarnąć terenik. Ty chcesz Ale mnie pokonać. zajebiście się tutaj wjeżdża A, dzisiaj na czekajcie, tej od razu tak. strony. Trzeba poustawiać na tej serii wszystko, bo już mi się jest autozapis. To Jo, wyłącza. jo, Wzrost schanie wszystko. roślin wyłączony na razie. Usychanie roślin wyłączone. Niszczenie plonów wyłączone. Konieczna okresowa orka zostawiam. Wymagane wapno zostawiam. Chwasty wyłączam chyba, bo myślę, że jak na wszystkich seriach, na tych chwastów się nie chce ogarniać, więc Tak. od czasu do czasu po prostu, jak będzie miał być taki odcinek, to te chwasty włączymy, bo mówię, nie podoba mi się to, jak farming ma zrobione to teraz, że one zostają w polu, bo tak w życiu realnym nie jest, bo jak je opryskamy w normalnie to one usną i znikną, a tutaj te chwasty cały czas mimo wszystko zostają, więc ten, dobra, ja Ja bym poszedłem tu poprosił. po coś, żeby dać ci coś. I już, sumsiot adum, wyznacz podwykonawcę. Dobra, jedź i niedługo też łobieź, bo będę chciał tu zobaczyć. Danke. Bardzo fajnie tutaj w ogóle wyszło z tym ogródeczkiem tutaj, moim, już po polach, Moim kurde. ogródecku. Nie, muszę Dobra. jechać, wiesz, jak najszybciej, bo to... Znaczy, z jednej strony tu jest też ta droga za twoją gospą, by chcę się dostać do niej. I zobaczyć, jak fajnie się jedzie tą drogą. Dobra, tu tak, No o to nie już za się nawet nie 40 na przyzwyczaiłem. godzinę. No dobra, skrzynia, nie? Nawet. Samochody szybciej jadą ode mnie. No. W A co, ty od tej... razu będziesz miał, kurde, sprintera jakiegoś? No ja nie wiem, czy jakieś Citroena Sprintera. nie kupuję. No. Ogólnie Ten fajnie, jakbyśmy mieli Renault auto na tej Kangoo. serii. Było Z spoko. racji takiej, że
Tutaj te dojazdy nawet do siebie od czasu do czasu by były fajne. A ja mam fajny znaczy, garaż ja przy chacie. Myślę, żeby pookupować, ale czy to akurat będzie samochód, to nie wiem. Wolałbym właśnie popatrzeć takie rzeczy, jakieś motorynki czy coś. Kawasaki Ninja. No, na pewno. Jak to było ostatnio? Zobaczymy, zobaczymy, ale na razie to musimy to ogarnąć, żebyśmy mieli pieniądze na wybudowanie gospodarstwa. Dobra, i wszystkich jasne. Maszyn. To jest najważniejsza rzecz teraz. Ja sobie tu już tak robię. Tu będzie... O, super, po co tyle tej trawy ma być? Super partia. Tu robię, że taki przejazd... Fajnie w ogóle tu wyszło. Zobaczcie, jak ja połączyłem sobie te drogi ze sobą. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem, jakie tu gospodarstwo stało. Bo nie wchodziłem sobie na pierwszym poziomie, tylko od razu jak wszedłem zobaczyłem, że są tutaj puste landy. Ale nie wiem, czy testowali. Na pewno takie, prawdopodobnie takie samo gospodarstwo, jak ty zrobisz. Jo? Bo naprawdę jakoś mi się tak zdaje, że to tak wszystko jest cudownie poukładane, jakby no właśnie, jestem mega robione. Ciekawy, ja chyba sobie wejdę po odcinku, chociaż zobaczyć dla samego siebie, jak to wyglądało. To gospo właśnie tam, bo mi się tak tu to mega wpasowało, ale nie, no troszeczkę jednak obstawiam, że tu nie było gospa z krowami, bo jednak tu jest naprawdę bardzo to duże. Jakie to gospo było, to nie wiem. Tu zobaczcie, jak fajnie mi wyszła właśnie ta droga przejazdowa przez cały środek gospodarstwa mojego, więc naprawdę fajnie, fajnie to wyszło. Okej, okay, tutaj przy oborze, dobra, możemy się teraz już powoli bawić, zaraz w ogóle fajną rzecz sobie zamontujemy, studnię wodną. Bo bardzo fajna ostatnio wyszła i tak gadaliśmy, że mówię, ale by się w jakiejś polskiej fajnej serii przydała. No i kurde, rychcik pach i mamy właśnie... A to jest jako obiekt, czy jako normalnie? To jest obiekt i normalnie podjeżdżasz i woda. No pa kurde, panie. I już sobie to szukamy, a prawdopodobnie to będzie w różnych... O, lampy są, no tak, jeszcze trzeba nasze piękne lampeczki poustawiać, ale jak od razu mam pierwszą taką rzecz, jak... rzeczy z... ziarnami, z opryskami, z tym wszystkim, to oczywiście sobie to będziemy stawiać. Fajne jest to, że wszędzie są otwierane te wrota, a tutaj oczywiście głównie postawiłem ten obśrupany garaż, jak sami garaż, stodołę może bardziej. Postawiłem ją po to, żeby wjechać kombajnem, bo nigdzie kombajn mi się niestety, ale nie mieścił. Pewnie zastanawiacie się, jaki to będzie kombajn, jakie to będą modziki, ale to zobaczycie dopiero w kolejnym odcineczku. Prawdziwe Ferrari. Ja już się też nie mogę doczekać, bo tu mówię, kiedyś na pewno będzie klas na tej serii, bo powiecie, o czemu nie bierzesz klasa, dopiero co wyszedł ten dodatek. Na posąsiedzku teraz będzie. Będzie. Na innych będzie, seriach będzie. Klasy będą. Będą, więc spokojnie potestujemy. Ja obiecuję, że po dojczwarze będzie klas tutaj, prawdopodobnie dobrze. Na tej serii. Więc nie mota się, kochane dziecioki. Możesz zabrać ogólnie podwykonawcę, dziękuję sąsiedzie kochany. Na razie, cześć, trzymaj się, ja sobie wyłączę internecik, bo ogólnie jak ty się przywitywałeś, to tak akurat chyba coś piknęło w telefonie i tak cię przerwało, że chciałem zacząć od nowa, ale mówię, dobra, jak ruszyła maszyna, to jak nic jej nie zatrzyma. Zwolnij podwykonawcę. Nie żebym się czepiał, co nie? No. Ale ta nazwa będzie, nie będę teraz brzydko mówił, ale naprawdę zarąbiste gospodarstwo. Szacun, jak on to zrobił, a pierwszy raz buduje obok niby, to nie? Tu ja mówię, ja nie chciałem właśnie się zażynać tak budynkami, bo też miałem chęć, fajne są. To wychodzi w aha, ogólnie to tu było gospodarstwo z krowami. Skąd wiesz? Wiecie po czym? Tu jest miejsce na pryzmę. No ja. Nie to nas? No. Centralnie, takie jest właśnie wymalowane miejsce jakby na pryzmę. Aha. Tak to są wymalowane. Czyli ja nie miałem gospodarstwa na ten, na krowy. Ty miałeś... Nie wiem, czy ty nie miałeś świnie? A u mnie były kury, co nie? Bo ja mam takie bardzo malutkie to gospodarstwo. No, może być. Ciężko mi się tam trochę teraz pomieścić z tym wszystkim, jak tak patrzę. Ale kupisz sobie jakiś landzik, wiesz, kupisz tak, sobie pole, znaczy bo ja, nie, też, ogólnie, ja też pola będę kupował. Ogólnie cieszy mnie to tutaj, że obok tego mojego mini landu na gospodarstwo jest pole. I ja to pole wykorzystuję, co nie? Nie będę tam miał pola, tylko po prostu to będzie jako cały land związany. A tak, ja wiem, o które ci chodzi, tak, wiem, o które ci chodzi. Bo nie zmieściłbym tak szczerze niczego na tym malutkim kawałku. Tak, tak, ja wiem o co chodzi. O, to jest, ale to ogólnie się, tak że... to było, jak czyściłem ci drzewa i w ogóle to tak było widać, że to jest pod to. Bo tam u niego maszyny na tym stały. Więc jest naprawdę fajna sprawa, jestem zadowolony. O, generalnie myślę, że tak. Dodamy sobie jakąś trawę tutaj. Tutaj miało być jeszcze to. O, to. Wiecie, dla wyglądu ja lubię tak jak jest. Nie jest symetrycznie. O, możemy sobie dostawić tutaj troszkę trawy. Skupienie full normalnie.
Jo, no tak, tak niestety na pierwszych odcinkach z tych serii już się przyzwyczailiście, ale wy najbardziej, te, bo często już chcieliśmy budować poza odcinkami, ale wam się tak podobają te odcinki, że zbudowania, że no ciężko nam przejść obok tego obojętnie i staramy się już w miarę, już powiem wam, kiedyś na początku było ze mną gorzej, jak budowałem te gospodarstwa, bo naprawdę tak się skupiałem, że nie byłem w stanie nic pogadać, a teraz jak widzicie dzisiaj sobie naprawdę dosyć fajnie radzę z tym. Dobra, tu ok, tu jeszcze sobie generalnie bym dodał chyba troszkę tego betonu. O, generalnie to na pewno beton dodamy sobie tutaj w naszej stodole, bo może być tak, że będę wykorzystywał i będę na przykład sypał sobie do stodoły zboże, bo nie wiem, mam nadzieję, że kolizję tutaj ona ma. Byłem u sąsiada, coś zobaczyć, zapomniałem. Fajnie by to wyglądało. Tak mnie wiesz, podjarało, tą gospę tak zrobiłeś, że nie zacząłem, czy masz to, czy nie. Ja chętnie bym poszedł, ale no mówię, nie chcę wam smaczku sprzedawać na odcinku, ja sobie zobaczę, jak to Tana zrobi na podocineczku. Więc wy sobie zobaczycie, dobra, widzę, jak że tego nie ma, on ja sobie brać. Poradził. Więc gitara się ma. Jest źle, tak na szybkości to nawet fajnie jesteśmy porozstawieni. No. To nie jest źle. Dobra, tutaj widzę kolejny garaż. Można by było spokojnie. Taki inny ten garażik w ogóle jest. Ale powiem wam, przebiegnę się do was teraz. Naprawdę mi się tutaj podoba. O, można zrobić tak, żeby nie było tu symetrycznie. I gitara się ma, jeszcze wylejemy sobie. O, coś takiego. Dobra. Nie zbierać to mordę chyba. Mamy wyjazd. No, a ja! Okej. A, no to... Świetnie wyszło. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, ciśniemy dalej. Kurde, 26 minut. Gitara, 40 minut mam tak zrobione. A już resztę na następnych odcinkach to ja sobie będę tylko takie duperelki dodawał, wiecie. Biegnę żeby zobaczyć. Było... O, jest biegnie, nasza wspaniała... Biegnie, jest nasza wspaniała... ta. Do wody. Oj, ale chciało. Gdzie to sobie postawię? Kurde. Myślę. Gdzie to by se postawić? Czy tu? Czy może tu gdzieś koło szklarni? O, albo może tu tak? By było koło silosu? Tak. Nie wiem, sam teraz. Kurde, wcześniej miałem to tam postawione. Miałem to zrobione, o, tu tak. Ale nie wiem, czy tu będzie. Dobra, zróbmy tak, jak miałem i... Nie, będę się teraz przejmował tym, okej. Musimy to odmalować z powrotem. Nie no, fajnie, że w ogóle farming pozwala na coś takiego, że możemy teraz wszystko sobie ogarnąć. Czy pieniążki, czy to wszystko jakoś poza odcinkiem, nie wychodząc w ogóle. I wszystko możemy sobie tak świetnie tutaj porobić. Dobra, tu jest okej. Tu bym troszkę wysunął tą trawę. Tu też. Bo tak to po co taka dróżka. Fajnie, że mam, wiecie, tu tą... praktycznie mieszkam w szczerym polu. Nikogo dookoła mnie nie ma. Więc to też będzie na pewno wpływało na długość tej serii, że nie będziemy mieli takich lagów, jak to było wcześniej. Nie ma też niepotrzebnych jakichś właśnie tutaj, kurczę, dróg, które by były na przykład, to nie byłoby malowane, tylko by było zrobione jako droga. Wtedy, wiecie, od razu z automatu jest tak, że no ciężko na połowę rzeczy postawić, wyrównać sobie teren. Tu nie ma najmniejszego problemu, więc myślę, że ta mapa naprawdę zagości na wielu kanałach naprawdę rolniczych i farmingowych. Bo widzę po zdjęciach już na Facebooku, wszędzie, że ludzie naprawdę chwalą sobie tą mapę i strasznie nam się również też spodobała. I mówię, no pod tą naszą serię, no wyszła idealnie. No jeszcze się... Mieliśmy na jakiej my mieliśmy zaczynać, chłopaki? Na Małopolskiej chyba, tak? Na Małopolskiej mieliśmy jechać. Ona też jest naprawdę bardzo fajna, ale wiecie, co tam miało być? Tam miało być już gospy postawione. Mieliśmy zrobić taką serię już z postawionymi gospami i ogólnie ja jak patrzyłem na tą swoją, no to moja gospa była naprawdę taka duża, że tymi maszynami, którymi chciałem zacząć, no ta seria nie wyglądałaby tak świetnie, jak wygląda teraz już nawet, można powiedzieć. O, teraz można też takiej trawki dać jaśniejszej. Tu myślę, że jakiś może płotek rąbny i tu będę stawiał sobie maszyny też trochę, więc spoko by to wyglądało. Tu możemy sobie dorysować.
Lubię teraz wykańczać właśnie takie kurcze. No chyba rysowanie teraz najfajniejszą robotą jest. W ogóle bardzo fajne tekstury są wgrane w tą mapę. Mega się rysuje tutaj. Całkiem inaczej jak na tych wszystkich innych seriach. Muszę wyłączyć tą opcję z tym. Z tymi liniami od kiszonki, nie od kiszonki, tylko od nowicy, bo mi się tu niepotrzebnie coś wyrypało. Okej, dobra, jak jesteśmy tu, tu mogę sobie teraz zrobić o coś takiego. Bo tu mówię, tu będą stały sobie przyczepy, tu będzie miejsce na belki. Myślę, że naprawdę taki kozak stóg, jak sobie ułożymy 3-2-1, będzie ok na sam początek. Może 4-3-2-1. Zobaczymy, jak mi w ogóle ten ciągnik sięgnie, bo mówię, no. Nówka to nie jest turtyż nie największej jakości, ale tak to naprawdę spoczko. Jeszcze modów mówię, nie mamy w 100% ogarniętych, bo jeszcze tam dzisiaj chcieliśmy skupić się i ruszyć w ogóle z tą serią, bo ja będę miał 3 odcinki wręcz nawet na znalezienie tych modzików, więc to tam spoko loko. Okej, silos i tak jest postawiony na betonie, więc tutaj ja nie muszę pod niego nic zbytnio wylewać. Mam nadzieję, że w ogóle te wszystkie obory, to wszystko będzie tutaj naprawdę działać, nie będzie z tym żadnego... No ja swoje sprawdziłem i chyba działają, więc... Ja sprawdzałeś? Tak. Ja jeszcze nie miałem jak sprawdzić. No ogólnie sprawdzałem pod tym względem, że kupowałem krowy, no i były, tak, krowy były, ładnie to tam dziurgało, więc spoczko. To chyba najważniejsze. No wiesz, różnie, obornik może nie działać, karmienie, no to, że krowy pojawiają się, to jest, powiem ci, płachowska, bo i to ja chyba ogarnę, bo kiedyś jak coś tam robiłem przy zwierzętach, to tam luz, gorzej było z triggerami do poustawiania, więc to naprawdę jeszcze jest kupę roboty. Tutaj fajnie, bo nie muszę wjeżdżając, to mi mega tu ta dróżka pomogła, wjeżdżając na gospo, mogę sobie jechać z tyłu do obory. Gdzieś coś po prostu będę tam potrzebował, więc gitara, siema. Tu jeszcze możemy sobie teraz dostawić takich kilka. Będzie się nie wychodzę z tej mapy, chyba tak mi się wydaje. Serialnie, fajnie to sakra. No to się nic tylko cieszyć. Tu mam, zobaczcie, zarąbisty ten garaż. Tu będę chciał coś sobie wykminić, żeby to było. Okej, mamy ogródek. Powiedzmy, że w ogródku właśnie byłaby sobie taka trawka ładnie zielona, inny kolorek. Wejście do domku zaraz tu sobie ogarnę. O, coś takiego i teraz... Brakuje mi jeszcze fajnej jodki. Proszę Państwa, naprawdę. Dobra, gitara. Tu mamy zrobione. Czekajcie, potrzebuję usunąć tą trawkę. O, coś takiego. Super. Dobra, tu do tego dochodzi jeszcze jakiś tam dircik. I najsik. Okej, możemy poustawiać jeszcze kilka fajnych ozdób, które są tutaj też wgrane, co mi się mega podoba, bo zaraz zobaczycie. Mamy bujaczkę, naprawdę super sprawa. Bujaczka. No mówię, to są takie rzeczy, które dla oka pomagają. Okej, bujaczka postawiona, piaskownicę również możemy sobie gdzieś tu dziorgnąć. O, trzeba pod nią wyczyścić. O kurde, nie widziałem, że to tak będzie. Czekajcie. Dobra, później sobie ją sprzedam i sobie ją dodam od nowa, ale wcześniej wtedy wyczyszczę pod nią. Jakbyście mieli stałe piaskownice, to najpierw sobie wyczyście, bo później ciężko trawę tam wygarnąć. Wydłubać. O, super. Na strach na wróble w naszym ogródeczku może się pojawić. Bo to, że ten ogródek tutaj jest, to jest kurde super sprawa. Dobra, jednego nie przesadzajmy. Właśnie, karczer, gdzieś tu kerchera trzeba postawić, kurde. To. Marcel, gdzie tu by on był? Dobra, nie będę teraz rozkminiał, postawię sobie go później. Widziałem tu pranie, zarąbiście. Pranie postawimy sobie tutaj. Będzie kozak wyglądało. Myślę nad tą bramą. I chyba postawię ją, bo tak, kurde, no nie mieć bram w ogóle, tak troszkę średnio bym powiedział. A zawsze brama to brama. A gdzie masz bramę właśnie? Ja mam niebieską w... od razu tym. Ty ogólnie znalazłeś sobie jakąś rozsuwaną chyba, nie? A to była w mapie przecież. Co? No ta brama była w mapie. Która? To wtedy ci pokazywałem ją. No jo, to ja wiem. Ona tu była, jej nie widzę teraz. Dziwne. Dziwne.
Czekaj, Dobra, bo potem będziemy myśleć. Ja tu sobie na muszę temat jakoś się spokojnie. Budować. Kurde, przydałoby się z dwa pociągnąć. Tak bym chciał, ale najgorsze jest... Aha, dobra, tu bym mógł zrobić sobie jakby a la furtkę. I postawić kosze na... Ach, jest, dobra, to jest prawda. Tylko ciężko będzie mi taką furtkę zrobić. Ale dobra, niech tak będzie. Czekajcie, tu cygmyk fuch. Dobra, gitara. O, tu mogę sobie zrobić coś takiego. Tak. O, git. Teraz gdzieś tu widziałem, że miałem słupek od starych płotów betonowych, które też tu wgrałem, ale tymi płotami chyba prawdopodobnie nie będę się posługiwał. To jest ten wyższy. O, gitara. Dobra, on mi się przyda na pewno. Daj go z tej strony. Chwila skupienia. Okej, okay, postawiło. Może każdy teraz tak się postawiło. Skupił. No masakra. Odcina jak nic. Ale to jest takie właśnie myślenie w głowie, że to... Dobra, tylko ja słucham, bo postaram się dorobić tutaj coś na tą furtkę. Myślę, że spoko będzie to wyglądać. I od razu gitara siema, ciśniemy słupek z drugiej strony i szukamy teraz mojego płotu, który gdzieś tu powinien się schować. Może nie wygląda za ciekawie jego zdjęcie w tym sklepie, ale spoko. Dobra, jedziemy z tematem, stawiamy wreszcie płotek drewniany, wreszcie niebetonowy. Wiecie? O, dobra, mamy postawione. Muszę tak to stawiać, bo gdy chcę go postawić obok siebie, to nie zawsze wychodzi mi to tak idealnie, jakbym chciał, a tak to, gdy przykrywam sobie to ostatnie przęsło, to wychodzi mi wręcz idealnie. Dobra, znaleźć teraz tylko kąt 90 stopni i ogień. 36 minut, więc akurat takie ostatnie duperele już zostawię sobie na następne odcinki, żebym miał w ogóle co robić, jak chłopaki będą się tutaj budować. Ja żebym miał sobie co porobić i wtedy fajnie, bo ja sobie już prawdopodobnie zrobię tak, że poprzywożę wszystko dla krówek. Te rzeczy ze sklepu, żeby to już nie tracić później czasu, a już na odcinkach wtedy będziemy robić sobie jakieś karmienie, zwozić maszyny. Także fajnie to powinno wyjść. O, tutaj na płotek poszedł o wiele, wiele niżej. Coś się na pewno wymyśli. Spoko, gitara. Ale to idzie. Marek. Kurde, pokaż. Bardzo Marek, daleko. O, nie daleko wyszedłem. Spokojnie, mogę tu sobie ten płotek postawić. Nie wiem, czy nie postawię go po całości. Nie, postawię jeszcze, dobra, tu jest ostatnie przęsło i sobie to rozkminię. Czy chcę go stawiać po całości, bo wyszłoby mi tu idealnie, jakbym go sobie tutaj gdzieś zakończył. Okej. Okay. Tu nie ma się do czego przyczepić. Moim zdaniem można tutaj jedynie wkraść się troszkę jeszcze w tam ten zielony. O, tu można wkraść się trochę w ogródek. No tak. O, od razu lepiej. I do tego dirci. Dirt, a później asfalt. O, coś takiego. Tam sąsiady żyją. Nie, bardzo dobrze. Umierają. Umierają, to trochę słabo. Ten tutaj tą. Tu nie bez dna. Ja sobie jeszcze tutaj, żeby nie było, kosz przed domem trzeba postawić. Chciałem tutaj w ogródecku na pełnym porobić. Fajnie, nie? Ja bym się jeszcze zagrodził tu jakimś. Jo, odgrodzę go chyba właśnie. Płotkiem. O, jest kosz jeden. Segregować trzeba. Cza, cza, cza. O,
I najsik. Dobra, dawaj, poka bramę. Kurde, nie w tą stronę zrobiłem otwiera, ale to ją odwró... A chodź, powiem tam, nie, git! To jest, bo ona akurat otwiera się na długość, na szerokość. Jo, 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 gitara. Dobra, nawet może być i w tę stronę. Więc lepiej. Spoczko. Dobra, łot... Dewej, Deutsch, Farfona tu. Witaj na gospodarstwie. Nam. Nie no, już nie mogę się tych belek tutaj doczekać. W ogóle jakieś świetne kolory są na tej mapie, to jest całkiem... Gdzie ty belki wypadał? Tutaj, gdzie wykręcałeś? Co, co? Gdzie wykręcałeś? Tak, tak, tu będą tu będą, patrz, tu będzie silos na kiszonkę, tu będą przyczepy sobie prawdopodobnie dwie szczepione stałe, a tu belki, nie? No kozak to będzie, wtedy takim, nie zamiast wiem. Płotu, no będę miał właśnie, będę miał właśnie coś takiego. Tutaj jeszcze będzie, jak pierwszy wjazd sobie na farmę. Przy tym garażyku, będzie tutaj stał warsztat, a my sobie zobaczmy. No super, bo na ten ciągnik miał być ten garaż. Kozak. Więc gitara, siema, ale on tutaj pasuje, nie? Świetnie, zobaczycie jak jeszcze kombaj będzie pasował, bo może nie będziecie w 100% zadowoleni, ale mi się tutaj podoba, obrót? Więc no zobaczycie, zobaczycie co się... przy mi. Co? A nie miał tu kombajn stać, a tu obok ciągnik? Nie, kombajn stoi z tobą za to tutaj, bo się nie mieści kombajn do tego, do garażu. Nie, tutaj. Dobra. Tu kombajn stoi. Tu, do tej stodoły? O, jest stodoła. Spora. Może i tu by też wszedł, nie? Ale po co? Tu wolę maszyny sobie poustawiać. Nie, ta wiata ja bym chyba zmniejszę trochę, bo jest strasznie wysoka. Która? Ta. Mi się tak nie, niezbyt mi pasuje. Co? Mi właśnie pasuje. Może, nie wiem, zobaczymy, zostawimy. Ale nie no, jest naprawdę ładnie. Już widzę tu kurde miniaturki, jak będą świetnie robione. Fajnie wygląda. To jest na skuśkę do sąsiada, to tędy dobrze pojechałem. Skuśkę. Zobaczmy jeszcze jak w ogóle obora. Czy się otwiera? Jo, otwiera się. Czy wjadę w ogóle tym ciągnikiem, bo nim prawdopodobnie będzie kupił. Chodził paszowóz. Jednak to może jest główny ciągnik. To wiecie. To nie ma wszystko. No. Ale jest świetnie. Przejdź sobie sąsiad do mnie na gospę, to nie? No. I popatrz na łot. Ale super. Kurde, no wszędzie, ale wszędzie idealnie jestem się tutaj w stanie zmieścić. Nawet ciągniki koło 300 koni też tu myślę, że ogarną. W ogóle tu skrzyni. Brama i więcej zrobiłem tego. Ten Deutsch Fahrt. Dobra. Wariaty, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i prosiłbym was tutaj bardzo serdecznie o zostawienie łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to również, bo bardzo duży procent ludzi ogląda filmiki nie subskrybując tego kanału. Także bardzo serdecznie was zapraszam, bo ta seria jak teraz ruszy, to będzie się działo. Ja jeszcze pewnie też spytacie, bo pewnie dużo z was by chciało taką serię typowo polską z samych 60 i 30. Mam ogarnięte już trochę kilka budynków i będę robił typową mapkę sobie pod taką serię singla, gdzie będzie tylko typowa 30, Włodymire 360, więc spokojnie taka seria też będzie. A tutaj chciałem tak zacząć na średnich maszynkach. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba i no uda nam się tutaj od sąsiadów szybko odskoczyć, choć no z krowami może być ciężko. Zobaczymy, jakie pomysły też sąsiedzi będą mieli na swoje gospodarstwa, jak im to też wyjdzie. Ja jestem zadowolony, bo mam na maszyny jeszcze 220 tysięcy, czyli prawdopodobnie o 20, jeszcze 20 ponad tysięcy, 30, 40 nawet tysięcy jestem tak do przodu, także nie jest na pewno źle. Także zostawcie mordy łapkę w górę, dajcie znać, jak ma ta seria się nazywać, może macie jakoś, no są siedzi z piekłorodem, tu chyba nie pasuje, ale coś takiego krótszego, coś takiego fajniejszego, myślę, że tu by mega siadło pod tą serię. Progu łapek nie robię, bo teraz YouTube zależy jak mnie gdzie wrzuci, bo może być tak, że nawet do tysiąca ludzi ten filmik nie dotrze, no bo to różnie czasami bywa. Także co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Do kolejnego odcineczka, zapraszam do chłopaków i na razie strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!